40 dni i nocy przebywał Jezus na pustyni. Nic nie jadł, nie pił i poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił do Niego diabeł i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. A Jezus Chrystus mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa tego świata. Dam ci to wszystko, powiedział diabeł, jeśli upadłszy, oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, oto przystąpili i usługiwali mu aniołowie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Szatan w swojej działalności jest bezczelny i perfidny. Usiłował zbezcześcić najwyższą świętość, samego Chrystusa. Nie udało się, bo Pan Jezus powiedział: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu, Bogu samemu służyć będziesz. Czego uczy nas przez to Chrystus? Chrystus jest dla nas wzorem i drogą życia. Poucza nas, że szatana można i trzeba zwyciężyć. Nigdy nie można mu ulegać. A do czego zachęca nas? Do walki w przezwyciężaniu pokusy, picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu. Po prostu pokazał, że można wyrwać się z nałogów i żyć pobożnie, czyli po Bożemu. Ciebie, Panie, ziemia, szlachownicą pól, uwielbia Ciebie.
Ciebie, Panie, cały świat. Pędzą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór, jesiennym listkiem, co na ziemię spadł. Życie ciągle rodzi się i choć stworzony, niezmieniony pozostaje świat, całą potęgą sławi imię Twe. Popatrzmy teraz na siebie samych, na nasze życie, na naszą wierność Bogu. Może teraz dorośli zdziwią się pytaniem, jakie skieruję do was. Czy jesteście abstynentami od piwa, wina i wódki oraz papierosów czy narkotyków? Abyśmy w ten sposób uczcili Boga, pomogli ludziom uzależnionym i pokazali światu, że niekorzystanie z tych używek jest dla nas cnotą, czyli ukochaną wartością w naszym życiu osobistym. Dziękujemy księdzu za te słowa zachęty. Ostatnio na lekcji rozmawialiśmy o tym, jak alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą zarówno w rozwoju fizycznym, moralnym i duchowym dzieci i młodzieży, dorosłym również. Co robić, żeby wytrwać w cierpliwości? Naśladujmy Chrystusa i jego przyjaciela Mateusza Talbota, a mianowicie módlmy się często w ciągu dnia, choćby krótko. Jezu, ufam Tobie. Ofiarujmy dobre uczynki za osoby uzależnione przez alkohol czy narkotyki. Prośmy o pomoc Pana Jezusa i umiejmy na serio zawierzyć Maryi. Przez wierność dla Pana Jezusa i Jego Matki stańmy się, koleżanki i koledzy, gorliwymi miłośnikami i apostołami trzeźwości. Szczęść Boże! Tragedię serc, ten widział dziecięce łzy. Dziś coraz więcej tych ran, co nie chcą zabliźniać się. Bez Boga kto tam im da? Posłuchaj i zrozum ten śpiew. Tak.
chodź, tatusiu. Do domu wróć. Do domu wróć. Wróć do mamusi. Wróć do mamusi. Masz przecież klucz. Masz przecież klucz. My wciąż czekamy. My wciąż czekamy. Na powrót twój. Na powrót twój. Tak pragnę mówić. Tak pragnę mówić. Do tatusiu. To tatuś mój. Tato, tato, gdzieżeś jest? Czemu postąpiłeś źle? Czemu zostawiłeś nas i odszedłeś nagle w świat? Porzuciłeś mamę mnie, a nam jest bez ciebie źle. Szary mój.